lokacja, w której kryją się mieszkańcy tego pustkowia, które gdzieś tam zniszczone po wybuchu omnickiego ogniem tutaj, które sterowało tymi wszystkimi robotami w danej strefie, no wygląda niczym wyjęte z gry Borderlands. Tak więc widać, na czym się tutaj twórcy tej lokacji wzorowali i też jest to bardzo miła lokacja dla oka. No a powolutku widzimy, że tutaj nasze składy zaczynają się gdzieś tam wykształcać. No i za chwilę zobaczymy też, jak będzie się tutaj Watacha na obronie prezentować. Duża szansa na to, że zobaczymy Bastion kontra Bastion. Będzie na pewno ciekawa potyczka. Myślę, że nie będą się tego spodziewać gracze piernikowej Gwardii na ataku, że spotkają Bastiona. Myślę, że tutaj można się spodziewać Junkrata, można jakiejś agresywnej gry od trzech tanków, a tutaj z dwoma shieldami przyjdą gracze od Watachy i bardzo też agresywnie widzę Sidu podchodzi. Bardzo ciekawie się rozstawiają, no zobaczymy, co tutaj w tym momencie wymyślili. Wybedi jako jeden z lepszych DPS-ów tutaj w Lidze Akademickiej będzie na tym bastionie, tak więc zobaczymy, jak do tego podejdą gracze piernikowej Gwardii. No cóż, tutaj jestem ciekawy tego, jak będą atakować w tym momencie. Tutaj z wykorzystaniem tego bastiona widzimy, że bardzo daleko wysunięty Febedi teraz, tak więc nie zamierzają chyba oddać tego ładunku za darmo. Jeszcze tutaj z boku Kajtek, tak więc pojedynek, czyja tarcza wytrzyma dłużej. No w tym momencie wsparcie spawna jednak będzie bardziej po stronie tutaj atakujących, tak więc będą musieli się powolutku wycofać, ale nieistotny, stojąc na dachu, wygarnia tutaj ze swojej snajperki coraz więcej. No i ruler dopada teraz trzy osoby, tak więc otwiera to szansę na przepchanie tego ładunku jak najdalej. No widzieliśmy, że ten błąd sporo może kosztować tutaj zawodników Watachy, no ale nie muszą się oni już tak tym przejmować, ponieważ mapa wylądowała na ich konto. Tutaj ruler rozwojał mnie tym, zabijał przeciwników, a kiedy zobaczył, że payload stał się pusty, nieważne było to, że wokół niego dalej przeciwnicy, on powiedział, że on na ten payload musi wejść. Taką taktykę grają, że on na tym payloadzie musi siedzieć, więc bardzo szybko niego wskoczył. Zobaczmy, kardiolog na Hanzo, co on tutaj wyprawia. No Hanzo shieldów w ten sposób nie przebije. Będzie w tym momencie z szarżą próbował zabić rulera, ale odbił się od mostu i wraca kardiolog, bo Shieldorycy się skończył i on z skaterem zabija rulera, który już szybko wraca na rezurekcie, więc niesamowity chaos nam się tutaj dzieje. Bardzo ciekawe piki, kardiolog bardzo nisko, nie udaje się temu gotkowi uratować go. No i teraz czy zabije nieistotnego, już bardzo mało życia po stronie wdowy i z mele Mercy zabija. Więc bardzo, bardzo przyjemnie się to ogląda, taki chaos, kiedy cały czas co się dzieje, pojawia się Paeson Ruler już ze swoim zaraz ultimate'em będzie mógł zaatakować. Zobaczymy, czy zdecyduje się na jego użycie, bo na razie w dobrej pozycji na high groundzie złapał dwóch przeciwników. Widzimy, że tutaj ruler świetnie sobie na tym bastionie radzi, ma już gotowego ulta, tak więc za chwilę możemy się spodziewać tutaj jakiegoś srogiego otwierania bramy. No i będą też tutaj jakoś próbowali odzyskać kontrolę w tym momencie zawodnicy Watachy, bo są w tym momencie nad swoimi przeciwnikami. Widzimy, że ustawia się tutaj Fibedi, ustawia się tutaj cała reszta drużyny, gdzieś tam jeszcze szaleje Kajtek, ale cała reszta zamierza skorzystać z tego zamieszania, by zaatakować i odbić ten ładunek z rąk atakujących. Nieistotnie już zobaczył, co tutaj się wyprawia, że tanki czekają na high groundzie, więc Fibedi będzie musiał uciec. Dwa shieldy gotowe. Shatter nietrafiony został na przeciwnikach, ale kardiolog w tym czasie, przy tym zamieszaniu, używa swojego ulta prawie do zespołu i będzie tutaj pięknie swoimi smukami czyścił teraz payload, no i obrońcy będą mogli się ustabilizować. Widzimy, że zaprzepaścił w tym momencie ruler swoją super zdolność, ale już widzimy też zmianę u niego na farę, tak więc no cóż, ten ult pięknie wykonany ze strony kardiologa i widzimy, że no Hanzo mimo wszystko sytuacyjnie może całkiem sporo zdziałać. Znaczy jak sobie poradzą, bo bez żadnego hitscana kontra ruler Badi w tym momencie jednak z szarżą i niesamowitym PS strajkiem zabija Shukara, tak więc Badi pokazuje, że on jest DPS-em, on tutaj trzyma tego shielda, udaje, że jest tankiem, ale tak naprawdę świetnie idzie mu zabijanie również na Reinhardcie.
coś nieistotnemu nie idzie, jeżeli chodzi o zabijanie tutaj Mercy. Cały czas tłusty Łodek go zabija. 2-0 już napisała na czacie do nieistotnego, że go pokonuje. No i w złej pozycji Ruler w tym momencie nie ma gdzie uciec, wlecieć w powietrze i nie ma w tym momencie możliwości, żeby atakujący cokolwiek w tym momencie zrobili, muszą się zregrupować. No, pojawia się znowu Febedi ze swoim Elshaderem, więc będzie pewnie kolejna próba na jakieś ładne uderzenie, bardzo ładne uderzenie w KFK. I teraz jednak Moira drużyny Bataha pokonuje Yamazaki. No i piękny pom tam, jeżeli chodzi o graczy drużyny Piernikowej Gwardii przez Kajtka. Tam jeszcze poszedł bardzo ładny follow-up, jeżeli chodzi o odpowiedź na Airshattera Aerolka. No i w tym momencie Fibedi ze swoim Airshatterem. No zobaczymy, czy wreszcie uda mu się go dobrze zagrać. No widzimy, że tutaj gdzieś jeszcze Febedi się czai, no ten Reinhardt mimo swoich rozmiarów czasami zabawnie wygląda, składając się teraz Earthshatter włożony tutaj z nienacka, no ale nie trafia tutaj pinem w tym momencie jeden z zawodników Piernikowej Gwardii i teraz jeszcze tutaj w plecy tam puszczony ult Fary, który jednak niezbyt wiele zdziałał, ale mimo wszystko no to zamieszanie wygląda naprawdę interesująco, bo cały czas tak jak powiedziałeś tutaj Warjok, coś się dzieje, coś gdzieś tutaj się zadziewa, no i widzimy, że ci zawodnicy grają już ten czwarty mecz bardziej for fun. Bardziej for fun, ale dalej bardzo, bardzo rywalizacyjnie między sobą. No, nawet Dusty Kotek liczyła fragi, jak zabijała nieistotnego na Mercy. Tak więc pod tym względem, wejście, zobaczmy, czy będzie teraz rozbity. Jest po lewej stronie złapana Moira, ale niefokusowana. Jest próba zabicia tego Fibetiego, który bardzo dużo w swojej drużynie robi. Piękny fajny strike od niego. Złapie teraz w Shattera, w szarże Aerolka, ale nie zdąży do ściany. Aerolek teraz próbował odpowiedzieć własnym szarżą, ale pojawia się teraz Shatter, który złapie i tanka, i supporta drużyny Piernikowej Gwardii. Jeszcze podskoczył pod jego młot. Podskoczyła pod jego młot Mercy. Tak więc piękny Earthshatter w wykonaniu Fibediego. Widzieliśmy, że tutaj ta walka pomiędzy Reinhardami jest naprawdę godna uwagi, godna pochwały, no bo Reinhardów tutaj pokazuje, że te postaci wcale nie muszą być traktowane tylko i wyłącznie jako statyczny tank. Można je wykorzystać jako naprawdę świetny bohater ofensywny. Teraz Aerolek zwycięża w tym pojedynku, wspierany przez swoich sojuszników. Bardzo ładne fragi ze strony jeszcze Piernikowej Gwardii. Łapią frag za fragiem w tym momencie, Dreamhack jeszcze na feedu, więc pojawia się ult od Orisy, żeby ten był przepaść do końca. Ruler swoim nano-advisorem na naładowaniu od Orisy bardzo szybko zabije przeciwników i najprawdopodobniej na overtime zdążą tutaj gracze Piernikowej Gwardii dopchnąć ten payload. No tutaj ta próba ataku się powiodła i teraz niestety dopada jeszcze Max Kolb, ale Fibedi gdzieś tam cały czas szaleje, no ale Ruler ukrócił jego w końcu zapędy tutaj, żeby flankować jako tank. No to będzie zobaczył Ruler z własnymi helikami się zabija, bo w biegu w niego Sidu i zobaczymy, jest kardiolog znowu z ultem od Hazu. Tam jeszcze Kajtek sieje zamęt na tyłach drużyny Piernikowej Gwardii, ale będzie to jeden za jeden i zobaczmy, jest ten fire, jest ten użycie ulta przez Hanzo na payload. Zderzają się Reinhardty w tym momencie, ale pięknie zaraz od Aorolka poszedł Earthshatter, ale nie zapał Fibediego. No i to będzie dla niego koniec w tym momencie. Nie ma shielda. Zobaczmy, czy zdecyduje się Fibedi na dogonie swojej zdolności. Tak się dzieje. Złapana Orisa na payloadzie, ale jej nie trafimy, szarżując payload. Tak więc można to jeszcze obrócić przez graczy Piernikowej Gwardii. Są oba supporty, które utrzymują Orisę w tym momencie przy życiu. Jest na highgroundzie Ruler, więc jest bardzo dużo ultimate'ów używanych. Pojawia się jeden w tym momencie nieistotny i Kajtek pojawia się od Rulera Vizor, ale on zeskakuje w dół i bardzo szybko pada, tak więc ostatnia walka na tym ataku idzie na stronę powoli graczy Piernikowej Gwardii. Widzimy, że tutaj zbliża się w tym momencie ult Diva, ale nie łapie nikogo. Max Kolbe dopada Diva, chyba Rolek jednak zabija Kajtka. Kajtek mimo wszystko przylepiwszy pośmiertnie bomby tutaj
do Arolka, zabija go również, no i Sidu. Dopada Yamazaki Ruler w tym momencie też do kardiologa, ale Sidu z kolejnym fragiem, no nieistotnym, no i walczy tutaj o obronę nad tym punktem, no bo Wataha nie zamierza oddać ani metra więcej w tym momencie. I Fibedi z 360 spina trafia w tym momencie Erdshattera, no i kardiolog pięknie tutaj, tak więc w wykonaniu tutaj piernikowej gwardii, świetny atak, ale pod koniec żelazna obrona ze strony Watahy. Bardzo ładne fragi pokazał Karol również na Hanzo, tam większe skupienie było na Fibedim i Kajcu, którzy robili większy chaos w środku drużyny przeciwnej, ale tutaj trzeba pochwalić Hanzo za bardzo ładne strzały. W tym momencie tracimy jednego zawodnika, czekamy na informację, tak będzie, pauza, będziemy na Fibediego czekać, tak więc my do was wracamy i czekamy, aż otrzymamy informację, czy Fibedi tutaj będzie w stanie szybko do nas wrócić. No i jak ci się podoba taki przyjemny, bardziej zorganizowany chaos, jaki zaprezentowali nam w tym momencie gracze obu drużyn? Jesteś, Bartku, wyciszony, nie słyszę cię, tak więc wróć do nas. Jeżeli chodzi tutaj, ja do ciebie mówię, produkuję się tutaj, tutaj się okazało, że się wyciszyłem na moment. Jeżeli chodzi o to starcie, no to ogląda się to niesamowicie przyjemnie, ale ciężko jest znaleźć taki motyw przewodni w tym całym starciu, tak więc no widzimy, że każdy z zawodników gdzieś coś tam gra dla siebie. Tłusty kotek pojedynkuje się ze snajperem, Fibedi cały czas kręci się i szuka gdzieś tam okazji, żeby wbić tego Erdshattera i chowa się gdzieś też za ścianami, niczym flankujący Genji. Kardiolog z kolei rzuca smoki jak oszalały w tym momencie, łapiąc jak najwięcej fragów dla siebie. No, na Ruler na Bastionie pokazywał, że stać go na naprawdę sporo. No i teraz będziemy obserwowali ich w tym momencie w obronie, tak więc piernikowa gwardia ma szansę tutaj wyciągnąć całkiem sporo, jeżeli zatrzymają teraz ofensywę Watahy. Zobaczymy, na co się zdecydują w tym momencie gracze piernikowej gwardii, jeżeli chodzi o obronę, ponieważ zostali zaskoczeni przez Watahę bardzo dziwną, bardzo agresywnym obroną. I zobaczmy, oni też będą teraz w interesujące miejsce podchodzić, bardzo niestandardowe, jeżeli chodzi o tutaj obronę na tym pierwszym punkcie. No w tym momencie zobaczymy, bo bardzo różnymi postaciami gracze Watahy grali, więc jestem bardzo zaciekawiony, co pokażą, czy kardiolog zmieni tego Hanzo, czy pozostanie przy nim, a postacie tutaj pojawiają się, których nie widzieliśmy. Widzę, że Tłusty Kotek wybiera Anę, więc zobaczymy ją na trzecim chyba już dzisiaj supporcie, czy nawet czwartym. No i jest ten Torbjörn od Rulera, tak więc na dwie wieżyczki grają gracze Watahy. Widzimy, że zbliża się tutaj powolutku ten payload, ale ustawieni w tym będzie zawodnicy piernikowej gwardii. Chronią wyżyczkę Torbjörna, tutaj Arolek nie zamierza się ruszyć z miejsca ani na moment. Nieistotny, zgarnia w tym momencie kardiologa i będzie tutaj próbował wyłapać również wjeżdżającą w tym momencie smugę. No Kajtek szuka tutaj okazji, żeby wyłapać tego przeciwnika. Jest na to szansa, tak więc nieistotny musi się kręcić cały czas w zakresie 180 stopni, no bo cały czas plecy albo z przodu jest atakowany. Zobaczmy, utrzymują się z tymi shieldami gracze piernikowej gwardii w tym pomieszczeniu. No, Ruler musi to będzie zmienić, bo on nie wróci ze swoją wieżyczką. Ładny skip na Hogu i piękny pulse bomb od Kajtka. Zabija trzy osoby, bo udało mu się zabić również samego siebie. I w tym momencie dzięki temu gracze w Watahy będą mogli pchnąć ten payload do przodu, no ale mają czas jeszcze gracze gwardii, żeby powrócić do kolejnego kontestu. Widzimy, że tutaj jedzie ten ładunek cały czas, nabija kolejne metry, no a dopiero zawodnicy tutaj piernikowej gwardii zbliżają się, żeby się pozbyć Sida, który tam bardzo daleko się zapędził. No, zaś ładunek jeszcze ma trochę metrów do tego punktu pierwszego, ale teraz Arolek niefortunnie tutaj wyeliminowany przez Tłustego Kotka. Teraz pojawia się żołnierz ze super zdolnością. Jest tutaj możliwa ship, ale wyeliminowana przez Max Kolbe. Kardiolek teraz celnie strzela w nieistotnego. Ruler zabija Fibediego. Kajtek eliminuje tutaj jeszcze Shukara, no i Sidu dojeżdża Yamazaki. No, bardzo agresywne wejście od Watahy. Wyglądało to, jakby oni już grali drugi punkt, a nie
tutaj pierwszy, no i jest na ulicy puszczony ult od Hanzu, który wyłapia Arolka, więc on ledwo wraca, bardzo szybko jest fokusowany i ginie. Tak więc bardzo dobry atak, prawie że nie zatrzymany, jeżeli chodzi o pierwszy pół. No jest kardiolog, który będzie na flance. Zobaczymy, czy nieistotny to przetrwa. Nie, pięknie w locie zrobiony nieistotnym jest kardiolog, ale on przypłaci to życiem. Nie, widzimy, że tutaj wyeliminował teraz kardiologa, tak więc cały czas tutaj ta walka o punkt trwa, ale teraz pięknie zostawia swojemu przeciwnikowi prezent Kajtek. No i Arolek za moment może pożegnać się z życiem, ale jest szybka reakcja ze strony healerów. Ale Fibedi dopada Szukara, tak więc no bez jednego tanka tutaj będą przez jakiś czas zawodnicy piernikowej gwardii. Max Kolbe zabija Diva Ship, Ruler teraz dojeżdża tłustego kotka, tak więc wymiana ognia cały czas trwa, ale jednak z przewagą w tym momencie dla Watahy. Czeka dla Watahy, ale Fibedi grał Rainem bardzo agresywnie i Soldierem gra tak, jakby on dalej grał tą samą postacią. Wbiega przeciwników, zabija, co najważniejsze, kardiolog 5 HP na jego koncie. Nie wiem, czy zdążą wrócić w tym momencie. Gracze piernikowej gwardii nie zdążyli, nawet z ultem. Diva się próbowała tutaj wrócić, próbował wrócić na punkt, ale będzie zabity przez kardiologa, nie zdąży wrócić do swoich kolegów. Kardiolog teraz celny strzał tutaj w jego wykonaniu, tak więc Ruler odpowiada na to wściekłym tutaj atakiem na niego. Fibedi, Kajtek z fragami teraz po jednym dla każdego z nich, no i przez to osłabieni zawodnicy piernikowej gwardii wjeżdża tutaj Diva, tak więc Sidu będzie polował teraz na nieistotnego, który gdzieś tutaj tą wdową chce ugrać dla siebie jak najwięcej, ale bezskuteczny tym razem, no jest Fibedi jeszcze na high groundzie, będzie tutaj blokował jak najwięcej nadchodzących przeciwników, tak więc ten ładunek po prostu będą starali się dopchnąć jak najdalej, ale widzimy, że w tym momencie contest ze strony piernikowej gwardii, ale Sidu no tutaj niepowstrzymany, cały czas fraguje i jest zwycięstwo 4-0 dla Watahy. 4-0 wygrywa Ataka z ostatnim spotkaniem, bardzo emocjonującym na zakończenie dnia, na zakończenie ich przygody z Ligą Akademiczną w pierwszym sezonie. Tutaj zobaczymy znowu kardiolog na ekranie, bardzo ładnie tym Hanzo strzelał, no i to jeszcze zabicie Yamazaki spowodowało, że bez Coalescence na punkcie jest dokończony tutaj push, tak więc kończymy ten mecz 4-0 dla Watahy.